dobry. O, dzień dobry. Dobrze, że jesteście, dziewczyny. Chodźcie. Przyjrzałem się bliżej waszej sprawie. Chodźcie do gabinetu. Siadajcie. Oczywiście, że szanse są, ale nie będę kłamał, że to jest łatwa sprawa do wygrania. No, ale przecież mamy filmiki, inną poszkodowaną i zeznania. Ja to wszystko rozumiem. Mówię tylko, jakie są realia. Poza tym muszę ostrzec, że proces nie będzie przyjemny. To znaczy? W pewnym momencie to ty możesz czuć się winna. Będą prześwietlać twoją przeszłość, chwytać się wszystkich szczegółów. Na przykład? Wszystkiego, co świadczy chociażby o rozwiązłym życiu uczuciowym. Przepraszam, ale co to ma do rzeczy? No, dla obrony tego mężczyzny to bardzo dużo. Będzie mógł ukazać Dominikę jako wcielone zło, a z drugiej strony będzie się starał przekonać sędziego, że ten Marek to fajny facet ze stałą pracą, który już nie za długo się żeni. Tak, bo taki na pewno nie może się okazać być z bokiem. Słuchajcie, widziałem jego apele w sieci. Myślę, że one również mogą działać na naszą niekorzyść. Tym bardziej, że jego narzeczona usilnie go broni. No ale ktoś to w ogóle bierze na poważnie? No przecież równie dobrze my mogłybyśmy nagrywać takie rzeczy. To co, ja mam w tym momencie się poddać? Oczywiście, że nie. Ale do tego czasu dobrze by było, żebyś nie zrobiła nic, co mogłoby zaszkodzić twojej reputacji. Nie rozumiem. Nie rób. Nie wrzucaj swoich fotek z imprez do sieci. Usuń te, które masz. To samo dotyczy zdjęć w ubiorze, które mógłby zostać uznany za zbyt wyzywające. Nie, ale to jest jakiś absurd. Zgadza się. Ale w sprawach dotyczących molestowania czy gwałtu obrona napastników opiera się właśnie głównie na tym. Przedstawienie ofiary jako osoby, która lubi imprezować, często zmienia partnerów i tak dalej. A, czyli takim dziewczynom można wrzucać tabletki gwałtu, tak? To słuchajcie, no to może w ogóle najlepiej nie wychodźmy nigdy z domu, bo jeszcze przez przypadek kogoś sprowokujemy. Słuchajcie, dziewczyny, ja jestem po waszej stronie. Mówię tylko, jak myśli obrona tego mężczyzny i jakie sztuczki będą próbować.